Dziś 14. rocznica, kiedy to 10 kwietnia 2010 roku, podchodząc do lądowania na lotnisku Siewiernym pod Smoleńskiem, rozbił się polski samolot rządowy z polską delegacją udającą się na obchody zbrodni katyńskiej. Zginęli wszyscy pasażerowie tego samolotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką na czele. Zginęli patrioci, którzy udawali się na tą delegację. Wśród tych ludzi, którzy zginęli, był wieloletni poseł ziemi jeleniogórsko-legnickiej, nasz przyjaciel i kolega Jerzy Szmajdziński. Fundacja postanowiła oddać cześć tym ofiarom tragedii, fundując tablicę pamiątkową przy kościele garnizonowym. Co roku spotykamy się 10 kwietnia pod tą tablicą. To są uroczystości, które organizujemy wspólnie z prezydentem miasta Jeleniej Góry. Staramy się to robić ponad partyjnymi podziałami, jako że ofiary tej katastrofy już dziś barw partyjnych nie mają. Oni przecież, niezależnie od poglądów i funkcji, reprezentowali nas wszystkich. Pamięć o nich, o ich dokonaniach, o ich ideach, które nieśli, powinna być tym rodzajem wartości, które będą społecznym spoiwem. Mam nadzieję, że ten podział, który został spowodowany właśnie wykorzystywaniem tej tragedii, zostanie zasypany i że naród polski zjednoczy się nad żałobą, nad tymi 96 ofiarami.